Cześć i witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Odkrywca Relik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku troszeczkę zrobiliśmy eksplorację, trochę tam szukaliśmy materiałów, udało się nam zbudować reaktor jądrowy. Przy okazji nasz przyjaciel gdzieś zniknął, płynął za nami i... No nie ma, po prostu nie ma. Nie wiem, co mu się stało, czy się zgubił, czy co. Albo został zjedzony. Też jest taka możliwość. Także no. A tak poza tym trochę złapię jedzonka. Może nic zakażonego. Czyli to sobie złapiemy i złapiemy sobie jeszcze tą. Chodź tu rybcia. I teraz się skupimy troszkę już na ekwipunkiem, no. Czyli oddychalka, lepszy kombinezon. Takie tam. Czyli po pierwsze, co ja potrzebuję? To te zestaw elektryczny i włóknista siatka. Zestaw elektryczny to ja chyba bym zrobił. Włóknista siatka to wymaga alg. Proszę. Ok, to mamy. Teraz potrzebujemy to. Okej, także to już mogę założyć. No, także to pomaga. Tylko tak, gdzie to schować? Dobra, tutaj Boże. No bo to mamy teraz, co potrzebujemy na wzmocniony skafander. Wzmocniony skafander, który powinien być nie tutaj chyba. No właśnie, nie tutaj. A powinien być... A tutaj, włókno syntetyczne. Co ja potrzebuję na włókno? Aha, włókniczną siatkę i benzen. Benzen to mamy, ale musimy zebrać jeszcze więcej. Okej. Dobra, to już mamy. Teraz potrzebujemy trochę diamentów. Właśnie, czy ja w ogóle mam diamenty? Mi się wydaje, że powinien mieć. A no właśnie, mam. O, piciu. Piciu, piciu. Co ja jeszcze tutaj potrzebuję? Tytan. Ups. Z tytanem to już może być gorzej. A. Aha, jedna sztuka. Dobra, to ja to schowam. Idziemy szukać materiałów. Ajajaj. To mam wypakowane. To płyniemy. I może odwiedzimy trochę obszar wokół Aurory. Tam mogą być wraki różne, czy coś w tym stylu. Więc warto zerknąć. A cię kurde przejadę, bo ty zawsze nie gryziesz i... No właśnie. Siap. A tutaj mogą być wraki. Do zeskanowania to zawsze trochę tytanu. Proszę bardzo. O, mamy złom. Czy więcej tytanu? Kolejny. Kolejna sztuka. Tutaj już kiedyś byłem. No właśnie. Ale chyba tutaj nie byłem. To kiedyś ominąłem? Nie wiem. Może to tylko tak wygląda? Lewe. Troszkę dziwne. Dobra, to ja schowam. Tam ekwipunek zdobyczny. O Jezus Maria. To jest tak bardzo zbugowane. Tak bardzo.
akurat powinienem też ulepszyć silnik naszego Simonta, abyśmy szybciej się poruszali. To na pewno byłby dobry pomysł, aby tak zrobić. Ale jeszcze nie teraz. Tutaj mamy trochę złomu i tytanu. Znaczy złom i fragmenty do zeskanowania. Dobra, no to płyniemy. W ogóle ja muszę zrobić tego cyklopa, nie ze względu już na eksplorację, bo i tak będę musiał go ulepszyć dość znacząco, ale na takie wypady po surowce, bo ma dość dużą przestrzeń magazynową, więc bardzo się przyda. Więcej będę mógł przewieźć. Gorzej na tych płciznach, bo to teraz się nie zmieści. Ale może by się udało jakoś ogarnąć. On przeniknął. I go wystrzeliło. Można i tak. O, to są fragmenty jakieś kogoś wraku. A no, są trochę. Coś tutaj jest w ogóle? Chyba Jasia. Czyli nic nie mamy. Okej. To schodzimy. Schodzimy niżej. I sprawdźmy tutaj obszar. Au. Cholerna guba ryba. Nie, chciałem go złapać, tylko... No właśnie. Tak to zrobimy. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego. Szkoda. Tam jest tylko rakiem piaskowy. A tutaj mogą być tylko surowce właśnie. Tylko takie. Srebro... To nie. Dobra, możemy wziąć ołów. Dobra, srebro też wezmę. Jak je znajdę. Albo nie znajdę, bo gdzieś spadł. Na suszę. Trochę więcej ołowiu. Ups. To mi się nie podoba. To mamy wrak. Ale tutaj kiedyś już byłem. Noś. Dziękuję Simon, że mnie przywaliłeś. Naprawdę. Jeszcze ciebie tutaj brakowało. Tak, ja chcę cię naprawić, a ty mnie przyrąbałeś. Fajnie się bawisz. Czekajcie, ja idę dobrze w ogóle? A idę. A idę dobrze. Fragmenty cyklopa. I dużo płaszczek.
Więc na razie nic ciekawego. Ani godzinnego. I lepiej, żeby tak pozostało. Tutaj jest ten biom. A może w tym biomie coś występuje? Sobie zanurkuję. Jest na pewno tych dużo takich tam. A to jest padlinożerca raczej, więc nie powinien mnie zaatakować jako żywego. To było creepy. To tylko rekin, dobra. A no, to chyba lubię w takich miejscach siedzieć. Cała eksploracja mnie trzyma tak naprawdę od tego wiertła, które jak na razie nie mogę je znaleźć w ogóle. Teraz je znalazłem i chyba to był przez przypadek, a teraz jak już mam serię, to już nic nie mogę znaleźć, jak na złość. No a teraz to znajduję fragi cykropa. Znaczy fragmenty cykropa. Może coś tutaj jest, Jezus Maria. Taki wesoły. Ale był wesoły. W sumie mógłbym powrócić, bo jeszcze coś jedno miejsce kojarzę, tylko nie wiem za bardzo gdzie ono występuje. A jeszcze gdzieś by brak. Taki dość interesujący, może tam coś było. Może nawet to tam znalazłbym. O. A tutaj coś mamy. Wybuchacz. Okej. Coś tutaj mamy już, dobra. Można to wejść do środka? Można. Tylko pytanie, czy ja już tutaj byłem. A może nie byłem? Co mi to da? Nic? Czyli nic. Jak nic, to nic. A do tego fragment skutera. Słabo. O! A to sobie odnowi ten. Czyli idziemy tędy, później tędy. Teraz tak. I tak. I co? Kucia? Co mi się wydaje, jakbym tutaj kiedyś był? Dobra. To wracamy. A, okej. Nie wiem, na pewno to i tyle.
Śmiało, no to tam wracamy. Może tam coś znajdę. Może. Oczywiście nic nie wiadomo. Tutaj jest takie obiecujące miejsce. Może coś tutaj znajdę. Ale chyba nie. Bo się tak na to się nie uśmiecha. Chociaż tam jest jakiś wrak. Tutaj spadek. Coś tutaj jest. Sterownia. Nie można tutaj wejść? A właśnie, można. O, PDA. Integrating new PDA data. Dobra. To robi się już ciekawe. Mamy nawet tutaj do przybicia się. Baterii nie wymieniłem. Hello? No nie mówcie, że ja tylko po wodę przyszedłem. Cia, naprawdę. Jeszcze powiedzcie, że mogę tak obejść to. Serio? Coś chyba tam jest na górze. No nic tu nie ma. No dobra. Słabo. Bardzo słabo. Jaki inek pancerny? Nie podoba mi się ten obszar. Jakoś mało ciekawy jest. Czy to jest wrak? O. Dobra. Może tutaj coś będzie? A coś tutaj leży. To jest to, błagam. Tak, udało się. Mamy to. W końcu. No i mamy, możemy już naprawdę pobawić się. O, dyskietka? A, nic ciekawego. Jeszcze więcej tego. Już tylko tytan. Ale rubiny sobie wezmę. Rubinek. Tutaj pusto, tu też. Właśnie, jak teraz to mamy. To. Można teraz ogarnąć sobie inne kategorie. Nie. Idź tu. Sio. Ciekawe, że one to pilnują tego obszaru.
Jezus Maja, wchodź normalnie do tego. Jak ja uwielbiam tego baga. Jest taki fajny. Gdzie ja jestem? Hello. Jest ktoś tutaj? Albo coś do zebrania? Jest na pewno do przepalenia. Ciekawe, czy mi starczy. No dawaj, przepal to. To wszystkiego mi kończy się. Mam kolejne drzwi rozetnąć, naprawdę? Tam jest spinaczkowe. O, mamy. Okej, fajnie. Kolejny moduł. Ja sobie odnowię tylko energię. Znaczy ten. Chyba idziemy dalej. Idziemy dalej. Czyli tutaj ja byłem, to teraz czas tutaj. Dzień dobry. Dobra, wracamy. Tak sobie już tutaj nic nie ma. Chociaż... A, to nie mogę otworzyć. No dobra, to wracamy. Zgubiłem się. Nie. Jak nie kuźwa, ja cuda, ja się zgubiłem. No bez jaj, no. Dobra, nieważne. Nic nie było. Nie wiem tych braków. Łatwo się zgubić. Oj, bardzo łatwo się zgubić. No bo to wracamy. Etc. Przekazuję ta fajna skałka, więc może diament. A proszę. A to jest sterownie. Hop. Teraz wracamy do domu. Czyli nie tutaj, a tutaj. Ma miejsce chociaż na... Abym zebrał tylko oleju. Czyli idziemy... A tutaj może. A mam przepełniony ekwipunek. Jeszcze mam, a to dobrze, już nie będę wychodził.
No właśnie, może jedzenie złapię. Jezus Maria, nie mogę cię walnąć z tego. Cze! Zjadłem. Chyba jeszcze tego złapiemy. Jeszcze tego. Dobra, najważniejsze rzeczy już mamy. To powinien być gdzieś, no właśnie, jest. To ja tutaj zaparkuję Simonta. Simoncik. Znowu coś przywaliłem. Pojedziemy tutaj. Szkło emaliowe. Emaliowane. Ups. Czy ja mam te ząbki? Aha, czyli musiałem je wydać kiedyś na coś. Tak właśnie na to wygląda. Wzmocniony skafander. Teraz. Czyli to tak i tak. No, od razu lepiej. Płetwy możemy zrobić lepsze. Guma silikonowa raz 2. Tytan lit. Pewnie w ogóle nie mam gumy silikonowej, prawda? Nope. Nie mamy. Wymienię tego ekwipunek oczywiście. A tutaj już nie ma potrzeby wymieniać. Bo trochę to powkładałem. Co i jak. A właśnie ramię górniczą można zrobić. Ulepszenie egzoszkieletu, czy bardziej to było gdzieś tutaj. Okej, to się ładuje. Czyli chyba tutaj musimy pójść. Ramię górnicze. Ramię wspinaczkowe. Ramię wiertnicze kombinezone. 4 diamenty.
Aha, diamentami może być problem. Mam dwie sztuki tutaj. Tylko dwie. Dobra, to tak, czyli będziemy potrzebować jeszcze diamentów. To teraz tam wezmę te itemy. To sobie przetworzę. I powkładam. Jeszcze raz tam zanurkujemy. Banujkujemy. Czyli będzie potrzeba tutaj zanurkować jakoś. To szukamy. No proszę. Tego złota. Okej, mamy diament. To jeszcze jeden potrzebujemy. Dużo jajek. O, kapsuła czasu. Okej. Okay. Co tutaj? O, proszę bardzo, mamy zęby Stalkera. Okej, zauważyłem, że kapsuły czasu występują raczej w tym miejscu. Czyli, że na tym obszarze. Tak przeważnie. To fajnie, fajnie. I tam pasi. Tutaj tylko potencjalny rubin. Tu też rubin potencjalnie. Trochę więcej kwarcu tutaj jest. Potencjalnie to już jestem ją. Niebezpieczny. To wracamy. O, tutaj jest ta skałka. Liczymy na diament. Teraz, gdzie to? Oczywiście, że nie. Welcome aboard, Captain. Więcej tytanu. To niezła muzyczka. O, proszę. Proszę, diament.
No, śkuś. Ale to ja nie wiem, że gdzie jestem. O, mieć fajnie. Tutaj coś jest. Zgubiłem Simonta. A tutaj tylko kapsułę. Tylko kapsułę. Okej, tutaj mamy skałkę. No i proszę, to wracamy. A może szkołę Mariowy na coś wydawała wtedy? Ale dobra, to mamy. Także to się liczy. Potem mi się coś odblokowało. A tego to. Jedna sztuka. O Jezu, jeszcze tapki i pastali potrzeba. Oj, i tak i jeszcze jedna sztuka smaru. Albo nie, mamy jednak. Jednak mamy. To poproszę. To sobie zabiorę. Tytano miałem gdzieś do tutaj. Znaczy nie tytano, a kiedy diamenty włożyłem? No właśnie. Nie tutaj, a tutaj trzeba. Okej, tylko 3 sztuki tytanu. To zaraz będziemy mieli. Hop. I hopsem. To już mamy. Teraz bym się zastanowił nad tym ramię spinaczkowe kombinezono albo moduł ulepszenia skoku. Może moduł ulepszenia skoku, tylko jedną siarki było potrzebne. 3 sztuki. 5 sztuk tytanu. A mam tutaj tylko 2. A może jeszcze gdzieś mają. A jeśli nie, to trzeba będzie się tam wybrać. O, mam. I jeszcze nikiel. A, na imię to ma nikiel. Okej. A to by się jeszcze przydało ulepszyć. No bo to mam. Teraz by się przydało mod przestrzeni. Ładunkowe, czyli 3 sztuki tytanu. Chociaż
Dobra, idziemy wypróbować tego brauna w końcu. Tutaj wszystko działa. Tu też. Wypujemy. Cześć, braun. Gdzie ja mogę ci ulepszyć, co? Konsolka ulepszej. Czyli byś potrzebował na pewno to. A cholera. No bo to masz. Teraz to. Jeszcze to. I okej. Okay. Jak się prezentujesz? Chyba dobrze. Welcome aboard, Captain. Witam. A, czyli tak to działa ten skok. Bo to ja wam pokażę na przykładzie jakieś rudy. To zobaczycie, jak to działa. Nie. Okej, okay. Podniosę sobie rybkę. Mają we dwie głąbki, czy co? Nie tak. No tak. Dobra, to wam pokażę na przykładzie kwarcu. Kwarcu i tak potrzebujemy. Chociaż zrobić zapasy. No i tak to działa. I wydobywałem właśnie za pomocą wietła, takie już rudy. W okazji ten cały kwarc wydobyty idzie do naszego ekwipunku, czyli do tej tylnej skrzynki, co mamy. Czy też tak fajnie? I mamy tutaj. Wow, sporo. Dobra, to wracamy do naszej bazy. To wam pokazało mniej więcej, jak to działa. My to chyba macie dobrze. No, także problemy ze zasobami to już będą zażegnane, jak oczywiście tylko znajdziemy odpowiednie złoża. I może w końcu uda nam się zrobić tego cyklopa. Chociaż mogę ten cały kwarc i tak przerobić, no prawie cały. Na przykład trochę tego. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Także z tej strony był Odkrypsadik. I co? Widzimy się w następnych materiałach, także do zobaczenia. Cześć!